Cześć, witajcie serdecznie w sezonie ogórkowym oraz nowym odcinku Gram TV News, a w nim m.in. Red Dead Redemption 2 z gameplayem i masą informacji, Monster Hunter World na PC bije rekordy, The Quiet Man z garścią screenów, God of War z trybem New Game Plus, Superman chciałby zagrać Geralta, Emu Paradise usunął całą swoją bibliotekę retro gier, PUBG czas na naprawę gry. Zapraszam serdecznie. Zdecydowanie jedną z największych produkcji tego roku jest Red Dead Redemption 2, jak twierdzą analitycy, pomimo tego, że tytuł ten trafi do sprzedaży pod koniec roku i ominie PC, będzie to najlepiej sprzedająca się gra 2018 roku. Rockstar Games jak zwykle powściągnęło język i do tej pory nakarmiło fanów produkcji jedynie krótkimi trailerami. Teraz jednak w końcu możemy przyjrzeć się bliżej gameplayowi z gry. Podczas oglądania gameplayu możemy usłyszeć, że Rockstar skupiło się na stworzeniu ogromnego, otwartego i głębszego świata niż w przypadku poprzedniej części. Będzie on bardziej interaktywny. Sama historia będzie skupiała się na Arturze Morganie. Produkcja pokaże nam pogranicze nowego i starego świata, kiedy to ludzie wyjęci spod prawa zaczęli powoli odchodzić do lamusa. Podczas rozgrywki będziemy przemierzać lasy, góry, bagna, stepy czy pustynie. Za każdym razem, kiedy gang naszego bohatera będzie zmieniał lokację, będziemy rozwijać nową bazę. Tam nasi sprzymierzeńcy będą mogli zjeść, odpocząć, czy też pograć w jakieś gry. Konflikty będą mogły zostać zażegnane lub też stać się bardziej poważne, zależnie od naszych decyzji. Można również będzie nawiązywać przyjaźnie. Według Rockstara strzelanie i walka zostały znacznie poprawione. Każda z broni będzie się różnić od siebie. Gracz będzie musiał zawiązać więź ze swoim koniem. Im lepsza więź, tym lepsza kontrola w stresujących sytuacjach. Niektóre gatunki będą lepiej zachowywać się w pewnych zadaniach. W siodle będziemy mogli ukrywać dodatkową broń, będziemy mogli również polować lub zdobywać jedzenie i surowce. Twórcy zapowiedzieli również kolejny gameplay. Zobaczymy go już niedługo. Sama gra pojawi się dopiero 26 października. Monster Hunter World w wersji na PC w końcu zadebiutował. Gracze musieli poczekać na PC-tową wersję kilka miesięcy, a po wynikach gry na Steamie widać, że zainteresowanie grą jest ogromne. Pierwszego dnia od premiery tego tytułu we wspomnianej usłudze gra uzyskała wynik na poziomie 239 779 grających. Oznacza to, że ma najlepszy start wśród gier PC-towych na platformie Valve w tym roku. Monster Hunter World na PC może nie pobił rekordu Steam ogółem, jednak zaszedł na szczyt, jeśli chodzi o tegoroczne premiery. Gra aktualnie znajduje się wśród 7 pozycji z najlepszymi wynikami na platformie i wyprzedza Dark Souls 3, jeśli brać pod uwagę gry japońskich deweloperów. Widać, że Capcom w swoich rękach ma niemały hit. Firma Square Enix podzieliła się garścią konkretów i materiałów promocyjnych zapowiedzianej podczas tegorocznych targów E3 The Quiet Man. Na ekranie możecie zobaczyć główną grafikę, na której zgodnie z ujawnionymi informacjami zaprezentowano tytułowego protagonistę imieniem Dane, kobietę o imieniu Lala i zamaskowanego osobnika, który został przewrotnie określony jako Mask. Obok tego w sieci pojawiło się sporo screenów z gry, na których zobaczymy wybranych bohaterów i lokacje. Japoński koncern nie zdecydował się uraczyć nas większą ilością informacji dotyczących samej rozgrywki czy zagadnień fabularnych. Te z pewnością poznamy w nadchodzących tygodniach. The Quiet Man zmierza na PC i konsole PlayStation 4, a na razie nie wskazano konkretnej daty premiery. Podczas tegorocznych targów E3 w Los Angeles przedstawiciele Sony ujawnili, że najnowsza wydana na konsolach PlayStation 4 odsłona serii God of War doczeka się oczekiwanego przez fanów trybu New Game Plus. W czasie zapowiedzi nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się aktualizacji, ale w najnowszym komunikacie Santa Monica Studios ogłosiło, że taka łatka trafi na serwery dokładnie 20 sierpnia. Wraz z nią pojawi się opcja rozegrania gry od nowa już po uprzednim jej ukończeniu z zachowaniem postępów w rozwijanych umiejętności i kompletem ekwipunku. Dla New Game Plus twórcy przygotowali także nowe zestawy wyposażenia, surowce oraz trudniejszych przeciwników, którzy mają mieć asa w rękawie, co może oznaczać, że wybrani oponenci zyskają nowe ataki dostępne jedynie w New Game Plus. Gra God of War zadebiutowała 20 kwietnia, a tytuł dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4. W czerwcu pojawiły się doniesienia o nowym projekcie z uniwersum Diablo, a na Twitterze Blizzard udostępnił krótkie wideo, w którym menadżerka społecznościowa Brandi Nevalisti z Camel ogłasza, że piece w Blizzard są już rozpalone, a firma pracuje nad kilkoma projektami związanymi z Diablo. Niektóre z nich zajmą więcej czasu niż inne, ale prawdopodobnie twórcy będą mogli pokazać coś więcej jeszcze w tym roku. Nie zabrakło także podziękowań dla fanów za to, że wspierali Blizzard przez ostatnie 20 lat. Czy nowe projekty oznaczają remastery starszych tytułów Diablo 4, czy może jakiś dodatek Diablo 3? Na razie możemy tylko zgadywać. Obecnie w Diablo 3 trwa 14 sezon, będąc zarazem pierwszym sezonem tematycznym. Tym razem w grze świętujemy sezon chciwości. Liczba goblinów, skarbników jest podwojona, co oznacza dwa razy więcej łupów, chaosu i zabawy. 14 sezon potrwa do 16 września. PUBG, czas na naprawę gry. PUBG Corporation ogłosiło, nad czym będą pracować przez najbliższe 3 miesiące.
miesiące, udostępniając informacje o kampanii Fix PUBG, której celem jest naprawienie błędów, poprawienie optymalizacji czy wprowadzenie usprawnień, dzięki którym rozgrywka stanie się przyjemniejsza. Naprawcie grę. Ostatnio często słyszymy to wyrażenie. Błędy, problemy z optymalizacją i inne niedociągnięcia ograniczają prawdziwy potencjał PUBG. Pomyśleliśmy więc, że czas coś z tym zrobić, twierdzą twórcy. Fix PUBG to zaplanowana na kilka miesięcy kampania, która wprowadzi zmiany i ulepszenia, o które prosicie. Stworzyliśmy plan, dzięki któremu znajdziecie szczegółowe informacje. Zamierzamy go aktualizować w trakcie trwania prac i odhaczać elementy w miarę spełniania obietnic. Na stronie Fix PUBG można znaleźć szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób zostanie poprawiona optymalizacja po stronie klienta i serwera, co zmieni się w systemie zapobiegania oszustom oraz jak będzie działać matchmaking, jakie błędy zostały naprawione i błędy, nad którymi trwają prace oraz informacje o aktualnym stanie gry na Xbox One. Superman chce zagrać Geralta. Niedawno zastanawialiśmy się, która z aktorek mogłaby zagrać Yennefer w serialu Wiedźmin. Tym razem możemy spróbować wyobrazić sobie, jak w roli Geralta sprawdziłby się Henry Cavill, brytyjski aktor znany z roli Supermana, który w rozmowie z IGN przyznał, że bardzo lubi uniwersum Wiedźmina i ostatnio grał w Wiedźmina 3. Właśnie skończyłem Wiedźmina 3 jeszcze raz, przechodząc grę od początku do końca. Uwielbiam ją. Jest naprawdę dobra, powiedział Henry Cavill. Aktor zapytany, czy chciałby zagrać Geralta w netflixowym serialu Wiedźmin, odparł: oczywiście, że tak, to byłaby niesamowita rola. Temat podchwycił Boss Logic, który przygotował plakat pokazujący, jak Cavill wyglądałby jako Geralt w serialu. Emu Paradise usunął całą swoją bibliotekę retro gier. Przez prawie dwie dekady Emu Paradise był miejscem, w którym spotyka się sporo osób ze społeczności emulujących. Wynika to z ogromnej ilości ROM i ISO z wielu systemów, pochodzących z epok Atari, NES, aż po Wii i PSP. A teraz sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Ta informacja pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Nintendo wyskoczyło ze swoim pozwem na 100 milionów dolarów naprzeciwko Love Roms i Love Retro. Strony te były bardzo podobne do Emu Paradise, oferując ogromną kolekcję gier retro i emulatorów. Kilka godzin po złożeniu pozwu obie strony zostały przeniesione do trybu offline. Nintendo usunęło także z GitHub emulator do Game Boy Advance. Czy to zabije scenę emulacji? Nie sądzę. Inne źródła wciąż istnieją. Jest to jednak dość mocny cios. Emu Paradise był znany nie tylko z posiadania ogromnej ilości gier, ale także ze względu na fakt, że wiele innych stron ROM jest naszpikowana wirusami i reklamami. Tak więc wiele osób w społeczności będzie musiało znaleźć inne miejsca, aby zdobyć retro gry. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie, jeżeli dotrwałeś do końca. Jeśli tak, łapka w górę. Pamiętaj, żeby napisać jakiś komentarz, a także zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a będziesz na bieżąco. No i pamiętaj o dzwoneczku. Widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!